Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kolejne spotkanie z cyklu A co było na maturze rozszerzonej? Tym razem będzie to optymalizacja, część pierwsza. Optymalizacja jest częścią analizy matematycznej, która skupia się na tym, żeby rachunek różniczkowy, konkretnie pochodne, wykorzystać i ich własności, wykorzystać do zadań umieszczonych w kontekście najczęściej praktycznym. Czyli jeżeli zobaczysz na maturze zadanie, gdzie będzie, załóżmy, jakaś bryła, czy jakaś figura płaska, obojętnie, czy jakieś zadanie faktycznie z życia codziennego, gdzie będzie słówko, że objętość ma być największa, albo pole powierzchni całkowitej najmniejsze, jak będzie to słówko największe, najmniejsze, to znaczy, że mamy do czynienia z zadaniem optymalizacyjnym i tutaj no, rachunek pochodnych najczęściej będziemy wykorzystywać do tych zadań. A dodam jeszcze, że te zadania na maturze rozszerzonej z matematyki są bardzo punktowane i warto nauczyć się rozwiązywać zadanie optymalizacyjne, żeby na maturze uzyskać odpowiednią ilość punktów, która pozwoli Ci dostać się na upragnione studia i osiągnąć cel, jakim jest super wynik z matury rozszerzonej z matematyki, czego Ci gorąco życzę. A ja już zapraszam do analizy tych przykładów z matur, które przygotowałam na tą lekcję. Zadanie numer 1 to jest zadanie z arkusza maturalnego maj-czerwiec 2020, zadanie 15 za 7 punktów. Należy zaprojektować wymiary prostokątnego ekranu smartfona tak, aby odległości tego ekranu od krótszych brzegów smartfona były równe 0,5 cm każda, a odległości tego ekranu od dłuższych brzegów smartfona były równe 0,3 cm każda. I był wykonany rysunek taki, jak ja oto tutaj mam na tablicy, że był tutaj ekran smartfona zaznaczony, że tutaj to w środeczku, co na zielono zamalowałam, to jest ekran. Następnie jest obramowanie i ono tutaj jest grubsze po 0,5 cm, a z tych stron mamy troszeczkę chudsze 0,3 cm, no i dookoła mamy tutaj brzeg. I teraz, sam ekran ma mieć powierzchnię 60 cm kwadratowych, czyli powierzchnia tego mojego na zielono zakreskowanego to jest 60 cm kwadratowych. Wyznacz takie wymiary ekranu smartfona, przy których powierzchnia ekranu wraz z obramowaniem jest najmniejsza. Ja zapisałam to w taki sposób. Pole prostokąta mam na myśli tutaj całego, który widzimy i szukamy takich wymiarów ekranu, żeby to pole było najmniejsze z możliwych. Zapisałam strzałeczka minimum. To zadanie oczywiście jest bardzo punktowane na maturze, dlatego że składa się z kilku etapów to zadanie. Po pierwsze, zastanówmy się, o co nas proszą. Proszą nas o wymiary tego ekranu. Czyli ja sobie tutaj zaznaczę, jako to jest x i to jest y, widać na rysunku. Czyli u mnie x to jest ta długość, a y to jest ta długość. I tam było podane w zadaniu tak, że mamy wyznaczyć tego x i y, czyli zapiszmy sobie x, y, oczywiście to jest szukane u nas, tak aby powierzchnia tego całego prostokąta była możliwie najmniejsza. No, jakie tutaj mamy zależności? Pierwsza sprawa jest taka, że było podane w zadaniu, że tak jest, że tu są krótsze brzegi, a to są dłuższe brzegi, prawda, tego naszego smartfona. A więc zastanówmy się, ile to będzie wynosiło. Mamy x, dodać i po jednej stronie 0,3, po drugiej 0,3, dodać 0,6. Ja zostawiam jednostki w centymetrach. Dalej, tu mamy y, czyli będziemy mieć y, dodać i tu mamy 0,5 i tu mamy 0,5, więc ten bok będzie miał długość y, dodać 1. I na pewno musimy napisać takie założenie, że co wiemy o x, o y? Na pewno x, jak i y, to muszą być liczby dodatnie, bezdyskusyjnie. Ale jeszcze było w treści podane, na co trzeba było zwrócić uwagę, że tu mamy krótszy brzeg smartfona, tu dłuższy. Czyli musimy napisać, że x dodać 0,6 jest mniejszy od y dodać 1. Czyli jak ja przerzucę, to będę miała x mniejsze od y dodać, jak tu przerzucę, 0,4. Na razie może tak zostawmy. Co jeszcze było w treści podane, bo najpierw musimy jakby wykorzystać te informacje, które są podane w zadaniu. Było podane, że pole tego ekranu, powierzchnia ekranu, to jest 60 cm kwadratowych, dlatego ja nie zmieniałam jednostek. A jak liczymy pole prostokąta tego ekranu? No po prostu x razy y to jest 60. Podzielę obustronnie przez x,
dochodzę do wniosku, że y to jest 60 podzielone przez x. I teraz ja to moje 60 podzielone przez x podstawię w to miejsce, żeby uzyskać jakieś ograniczenie, żeby założenie napisać, jakie musi zachodzić. No bo wiadomo, że x większe od zera, y uzależniliśmy od x, czyli w zasadzie operujemy tylko na niewiadomej x. No to podstawmy, x jest mniejsze od 60 podzielone przez x, dodać, a napiszmy 4 dziesiąte, niech tak będzie. No to pomnóżmy sobie obustronnie przez 10x. Możemy to zrobić, dlatego że x jest dodatnie, zapiszemy sobie, więc 10x jest dodatnie, więc nie zmieniamy zwrotu nierówności. Mamy tak, 10x kwadrat jest mniejsze od, jak to pomnożymy, będziemy mieć 600, dodać 4x. Przeniesiemy wszystko na jedną stronę. 10x kwadrat minus 4x minus 600 jest mniejsze od zera. Podzielmy może obustronnie przez 2, zawsze to troszeczkę będzie prościej. 5x kwadrat minus 2x minus 300 jest mniejsze od zera. No i trzeba rozwiązać taką nierówność kwadratową, no za pomocą delty. Czyli b kwadrat to jest u nas 4. Tu będziemy mieć minus razy minus, tutaj to będziemy mieć plus. No i teraz weźmiemy sobie kalkulator, żeby nam się tu wygodnie liczyło. Będziemy mieć 5 razy 4, czyli 20 razy 300. No to będziemy mieć oczywiście 6000, czyli to się równa 6004. Pierwiastek z delty. No tak się składa, że niestety pierwiastka z 6004 się pięknie nie wyliczy. Podzielmy sobie ten wynik 6004 przez 4, bo na pewno się da. Będziemy mieć wtedy dwa pierwiastki z 1501. No nic z tym nie zrobimy. Zostawiamy taki wynik. No i teraz x1. To się równa 2 minus 2 pierwiastki z 1501 podzielone przez 10, czyli będziemy mieć po prostu 1 minus pierwiastek 1501 podzielone przez 5, a x2 od razu napiszmy 1 dodać pierwiastek z 1501 podzielone przez 5. I teraz, no mieliśmy rozwiązać nierówność kwadratową tutaj, prawda? Czyli musimy sobie pomóc, najlepiej oczywiście poprzez narysowanie paraboli, zaznaczę tutaj x1, może żeby nie przepisywać x2. Ramiona są skierowane w górę, więc rysujemy taką parabolkę. Tu są plusy, plusy, minusy. Nas interesuje ten przedział. Zapiszemy x należy od 1 minus pierwiastek z 1501 przez 5 do 1 plus pierwiastek z 1501 przez 5. Ok, ale żeby ustalić ostatecznie dziedzinę, prawda, no to musimy jeszcze popatrzeć na to założenie, które wspomnieliśmy wcześniej, o którym wspomnieliśmy, że x ma być dodatnie. Czyli jednym słowem, jeżeli x tutaj, to jest bardzo ważne, jeżeli x ma być dodatnie, to teraz sobie napiszemy, że naszą dziedziną, możemy napisać kolorem, to będzie przedział, tu widzimy jest liczba ujemna, prawda, to bezdyskusyjnie, to dodatnia, czyli będzie przedział od 0 do 1 plus pierwiastek z 1501 podzielone przez 5. No i to jest nasza dziedzina. No to skoro mamy tą dziedzinę, możemy teraz przejść do dalszej analizy zadania. Teraz przejdźmy do policzenia pola całego smartfona, no bo przecież to pole tego smartfona ma być najmniejsze. A więc liczymy sobie pole, to będzie oczywiście funkcja x, ale najpierw zapiszmy sobie po prostu pole prostokąta jako, oczywiście zgodnie ze wzorem, czyli y plus 1 mamy pomnożyć przez x plus 0,6. No to jak ja to wymnożę, to mam pole mojego prostokąta równe. X, y, dodać x, dodać 0,6y i dodać, mamy teraz 0,6. No to skoro tak, to teraz ja chcę stworzyć pole tego mojego całego smartfona jako funkcję x, czyli zapiszemy sobie p od x w skrócie i będę miała tak, x razy, pod y podstawiam 60 przez x, dodać, możemy sobie napisać 60 razy 60 przez x i dodać 0,6, niech zostanie. Czyli mamy tak, pole, to się równa, tutaj mi się xiki skrócą, więc będę miała 60 plus 0,6, czyli będę miała 60,6,
dodać x i teraz dodać, no mogę tutaj cokolwiek skrócić, przez 2 to będę miała 5, przez 2 to będę miała 3, czyli będę miała dodać 180 podzielone przez 5x. I to jest moja funkcja, którą będę chciała zastanowić się, kiedy ona, dla jakich x-ów, będzie przyjmowała wartość najmniejszą. Ja to zapisuję symbolicznie, że tutaj będziemy szukać minimum. No więc, teraz przechodzimy do kolejnej części, czyli wiemy o tym, że jeżeli potrzebujemy znaleźć to minimum, to musimy policzyć pochodną, no bo pochodna nam służy do tego, żeby znaleźć to ekstremum lokalne, w tym wypadku minimum lokalne. No to policzmy sobie właśnie pochodną, czyli p' od x-a. Pochodna z liczby to jest 0, pochodna z x-a to jest 1. Dodać, teraz ja przepiszę sobie teraz 180 podzielone przez 5, no bo tak naprawdę to jest liczba, prawda, więc mogę sobie napisać z przodu i później mam jakby razy 1 nad x. A pochodna 1 przez x to jest minus 1 przez x kwadrat. Chyba tak jest po prostu najprościej to zrobić. No to co zrobimy? 1 minus będzie 180 podzielone przez 5x kwadrat. To się równa, wspólny mianownik, będziemy mieć 5x kwadrat minus 180 podzielone przez 5x kwadrat. To jest policzona przez nas pochodna. No to dalej, chcemy znaleźć to minimum lokalne, prawda? Chcemy powiedzieć, dla jakiego x-a jest osiągnięte to minimum lokalne. No to skoro tak, musimy zbadać warunek konieczny. Warunek konieczny był taki, że pochodną przyrównujemy do zera, czyli 5x kwadrat minus 180 podzielone przez 5x kwadrat równa się 0. No z tego wynika, skoro pochodna ma być równa 0, to wystarczy, że ja licznik przyrównam do zera. 5x kwadrat minus 180 równa się 0. Rozwiążę takie równanko, oczywiście. Tu podzielę przez 5, wychodzi mi, że x kwadrat to jest 36. I teraz jak spierwiastkuję, to mam x równe minus 6 lub x równe 6. Oczywiście, że minus 6 jest sprzeczna, no bo wiadoma jest sprawa, że tutaj z założeniem się nie zgadza, więc x równe 6, no możemy sprawdzić, tu przy użyciu kalkulatora sobie to przybliżyć, czy 6 mieści się w tym przedziale. Oczywiście to będziemy za chwileczkę robić. Natomiast teraz przejdziemy do warunku wystarczającego, czyli warunek konieczny, warunek wystarczający. Warunek wystarczający polega na tym, że musimy zbadać, kiedy pochodna jest dodatnia, kiedy jest ujemna. Więc ja przepiszę sobie tą moją pochodną, tak jak ona tutaj wygląda dokładnie, i zastanowię się, kiedy ona jest dodatnia. Żeby to zrobić, to ja przejdę teraz z tej nierówności wymiernej na nierówność wielomianową i zapiszę w takiej postaci właśnie, no bo będę tutaj potrzebować wężyka, żeby mi się to wygodnie tutaj zapisywało, prawda? Żebym łatwiej wyciągała wnioski. Więc tak, tu nam zeruje, oczywiście ten początek nam zeruje 0, a tutaj żeśmy sprawdzili, jest minus 6 i 6. I teraz lecimy sobie z wężykiem od góry, bo mamy na plusie. Przy zerze odbijamy, bo jest dwukrotne. No i dalej mamy tak. Czyli tak wygląda. Tu są plusy, minusy, minusy, plus. I teraz uwaga, ja muszę na to nałożyć założenie, żeby móc powiedzieć, kiedy ta moja pochodna jest dodatnia, a kiedy ta moja pochodna jest ujemna, bo to jest istotne do minimum w tym wypadku lokalnego. Żeby to zrobić, to najlepiej oczywiście zaczniemy sobie od oszacowania. Ten pierwiastek 1501, no mamy kalkulator, więc to nie jest problem. Dodajemy jedynkę i dzielimy to przez 5. Więc wychodzi nam około, ja sobie tutaj napiszę tak, około, że to wychodzi nam 7,9. Skoro tak, jak najbardziej nam się zgadza, ta szóstka się mieści. W związku z czym na to nakładam moje założenie, czyli od zera do, i tutaj zapiszemy sobie 1 plus pierwiastek z 1501 podzielone przez 5. Założenie nakładam. Robię to innym kolorem, żeby było lepiej widać. I teraz wyciągamy wnioski, czyli piszemy sobie, że nasza pochodna p' od x jest większa od zera dla x należącego. I teraz dodatnia jest w tym kawałeczku, bo uwzględniam ten mój wężyk plus to moje założenie jest bardzo ważne, czyli będzie dodatnia ta pochodna od szóstki do 1 plus pierwiastek z 1501 podzielone przez 5. A z kolei moja pochodna będzie mniejsza od zera dla x należącego od zera, tak, tutaj od zera do szósteczki.
Czyli wniosek z tego ja mogę wyciągnąć, że dla x równego 6, tak, funkcja osiąga minimum lokalne. Funkcja osiąga minimum lokalne. Czyli dla x równego 6 tutaj mamy minimum lokalne. To tak się składa, że można się też tak nauczyć. Z buźki uśmiechniętej robi się buźka smutna. Czyli to oznacza, że w tym miejscu właśnie musi być minimum. Ale na maturze powinien się pojawić ten zapis, żeby była analiza własności pochodnej. I wtedy wyciągamy wnioski, że dla x równego 6 funkcja osiąga minimum lokalne. No to skoro mamy x, to policzenie y to już nie stanowi dla nas problemu. Czyli y to się równa 60 podzielone przez 6, czyli mamy 10. No i takie są oto wymiary, zapiszemy sobie wymiary tego naszego smartfona, konkretnie jego ekranu. To jest właśnie 6 cm na 10 cm. Jeżeli wiemy, co to znaczy minimum lokalne, to zastanowimy się, że to jest minimum w pewnym otoczeniu. Więc żeby sprawdzić, czy to nasze minimum lokalne jest faktycznie minimum globalnym, musimy jeszcze policzyć granicę, limes przy x zmierzającym. I teraz 0 z plusem, czyli 0 z prawej strony, jesteśmy w tej dziedzinie cały czas, 0 troszkę więcej niż 0, czyli 0 z plusem. No i tutaj podstawiamy naszą funkcję 60,6, dodać x, dodać 180 podzielone przez 5x. Tak się składa, że to nam ucieka do zera tutaj, a ten człon nam będzie uciekał do plus nieskończoności. Czyli tutaj ta granica to jest plus nieskończoność, czyli widać, że z tej strony wartości tego naszego pola no, uciekają w nieskończoność. Więc na pewno no, to nasze w tym wypadku minimum lokalne ma wartość mniejszą niż tutaj, gdybym ja właśnie x zmierzało mi do zera z plusem, prawda? Bo tu widzimy, że ucieka w nieskończoność. A nasze pole minimalne na pewno będzie od tego mniejsze. No dobrze, ale musimy jeszcze policzyć granicę z drugiej strony, czyli x zmierza do 1 plus pierwiastek z 1501 podzielone przez 5 i to z lewej strony, bo to ciut mniej niż to, bo musimy się w tym obszarze właśnie znaleźć. No i oczywiście z tej samej funkcji, czyli tutaj podstawiamy sobie, przepisujemy. No i w tej sytuacji to się równa, no będziemy sobie podstawiać po prostu za x. No to tu mamy 60,6 dodać 1 plus pierwiastek z 1501 podzielone przez 5 dodać. No i tu mamy 180 podzielone przez 5 razy 1 plus pierwiastek z 1501 podzielone przez 5. Tak się składa, że te piąteczki nam się tutaj skrócą. No i dalej przepisujemy 60,6 dodać 1 plus pierwiastek z 1501 podzielone przez 5 dodać. Tutaj usuniemy od razu sobie niewymierność, czyli będę miała 180 razy 1 minus pierwiastek z 1501 podzielone przez, no i będę miała 1 minus tutaj to ten pierwiastek 1501 do kwadratu, czyli 1 minus 1501, czyli minus 1500. Po prostu od razu sobie napiszemy. No i to się równa 60,6 dodać, to przepiszemy, 1 plus pierwiastek z 1501 podzielone przez 5. A tutaj no tak, po zerze sobie skrócimy, weźmiemy kalkulator i spróbujemy sobie 150, tak jak tutaj widzimy, podzielić przez 18. No akurat tak ładnie się nie dzieli, więc w sumie sobie tak zrobimy, żeby nam piątka została, prawda? 1500 podzielimy przez 5, to czyli przez tutaj tak, żebyśmy mieli tą piątkę, żeby można było później dodać. No więc no, skrócimy, no jedynie przez 3 w tej sytuacji. Tu mamy 6, no a tutaj będziemy mieć 3, to będziemy mieć 50, no i z minusem. Czyli tak, tego minusa może dam na środek i będę miała tak, 6 minus 6 pierwiastków z 1501 podzielone przez 50. No to tutaj rozszerzę, czyli będę miała 60,6 dodać, tak żeby był wspólny mianownik 50, czyli będziemy mieć 10 plus 10 pierwiastków z 1501 minus 6 dodać 6 pierwiastków z 1501, to się równa. No i teraz no, to przepisujemy 60,6 dodać tutaj tą
ten mianownik przepiszemy, a tutaj będziemy mieć 16 pierwiastków z 1501 plus 4. Możemy oczywiście jeszcze spróbować to skrócić chociażby przez 2, ale w zasadzie może rozszerzymy, żeby mieć wspólny mianownik, dać to wszystko na jedną kreskę, będzie nam łatwiej. Czyli zapiszemy sobie tutaj, będziemy mieć 60 i 6 dziesiątych, no to zrobimy sobie tak, o, dodać i tu razy 2 to będziemy mieć 32 pierwiastków z 1501 plus 8 podzielone przez 100. To się równa, no i jak tu pomnożymy, to będziemy mieć 6060 i dodać, to będziemy mieć 6068, dodać 32 pierwiastki z 1501 podzielone przez 100. No, taki nam wyszł, do tego nam zmierza ta nasza funkcja tutaj, p od x. Jeżeli x zmierza nam do tej liczby z minusem, czyli z lewej strony, więc no fajnie byłoby to oszacować mniej więcej, ile to wynosi, no bo to jest kalkulator, czyli liczymy sobie ten pierwiastek razy 32, dodać do tego 6068 i podzielimy sobie to przez 100. I okazuje się, że to jest mniej więcej 73,1. Mniej więcej. No, wszystko się zgadza, ale teraz trzeba by było być pewnym, że, no bo tak, z tej strony ucieka w nieskończoność, więc tutaj nie ma problemu, ale z tej strony widzimy, że to jest 73,1. A my się zastanówmy, czy nasze to pole minimalne będzie od tego mniejsze. No wtedy mogę powiedzieć, że minimum lokalne jest minimum globalnym. Więc policzmy sobie, czyli to nasze P minimalne, policzymy sobie, po prostu podstawiając teraz do tego naszego tutaj wzoru za x-a szósteczkę oczywiście. Czyli mamy 60,6, dodać 6, dodać 150, podzielone będzie przez 30, czyli będziemy mieć tutaj, tutaj 0 nam się skróci, 6 plus 6, czyli będziemy mieć 12, czyli będziemy mieć 72,6 i to jest to pole minimalne. I teraz już widzimy gołym okiem, prawda, że to pole minimalne jest mniejsze od tutaj tego pola, jak policzyliśmy w granicy. A więc mogę napisać, że minimum lokalne staje się minimum globalnym. Globalnym, czyli ta odpowiedź, którą podaliśmy sobie wcześniej, jest jak najbardziej prawidłowa. Zadanie numer 2 to zadanie z arkusza maturalnego maj 2019 rok. Zadanie 15 za 7 punktów. Rozważamy wszystkie graniastosłupy prawidłowe w trójkątne o objętości V równej 2. Wyznacz długości krawędzi tego z rozważanych graniastosłupów, którego pole powierzchni całkowite jest najmniejsze. Ja zapisałam pole całkowite z czołeczka min. Oblicz to najmniejsze pole, czyli zapisałam, że pole najmniejsze trzeba wyliczyć i jeszcze wyznaczyć wymiary tego graniastosłupa. Teraz musimy sobie nanieść, tak jakby na rysunek, nasze oznaczenia. Czyli skoro on jest graniastosłup prawidłowy, trójkątny, to krawędź podstawy my standardowo oznaczamy A. Ale jeżeli jest tutaj zadanie optymalizacyjne, no bo jest ta sytuacja, że widzimy najmniejsze pole całkowite, no nie? No to ja wtedy polecam oczywiście krawędź podstawy oznaczyć x-em, prawda? Żeby łatwiej nam się te pochodne tak liczyło. Natomiast wysokość może zostać wysokością, nie ma żadnego problemu. No i teraz mamy wyznaczyć jeszcze te wymiary, czyli x przecinek h też mamy podać. W zasadzie od tego zaczniemy, a później pole minimalne. No to skoro tak, to najpierw spróbujmy napisać założenia, no bo musimy wiedzieć, w jakim obszarze się obracamy. Po pierwsze, x to jest krawędź podstawy i wysokość, to są, mają być liczby dodatnie, no bo inaczej byśmy nie dali rady skonstruować graniastosłupa. Następnie bardzo ważna informacja, że objętość jest równa 2. No to wzór na objętość, przypomnijmy sobie, to jest pole podstawy razy wysokość. Czyli podstawiamy 2, to się równa. Pole podstawy. Tutaj mamy w podstawie trójkąt równoboczny, więc pamiętamy wzór. A kwadrat pierwiastek z 3 przez 4, u nas to będzie x kwadrat pierwiastek z 3 przez 4 razy h.
No, pasowałoby nam oczywiście to h wyliczyć, czyli pomnóżmy obustronnie przez 4, będziemy mieć 8, to się równa x kwadrat pierwiastek z 3h. Podzielmy przez x kwadrat pierwiastek z 3, oczywiście możemy dzielić, ponieważ ta liczba jest dodatnia, no bo x wiadomo dodatnie, no to będziemy mieć 8 podzielone przez x kwadrat pierwiastek z 3, to się równa h. Możemy sobie jeszcze ewentualnie usunąć niewymierność, będziemy mieć 8 pierwiastków z 3 przez 3x kwadrat i to się równa h. Dobrze, no to skoro tak, no to teraz spróbujmy zapisać naszą dziedzinę, prawda? Dziedzinę oczywiście na x-ach. Dlaczego? Dlatego, że myśmy literkę h uzależnili od x-a, bo na tym polega zadanie optymalizacyjne. Żeby zapisać warunek, który jest podany w zadaniu, w tym wypadku objętość, no i uzależnić jedną literką, literkę od drugiej. No to skoro tak, to co ja mogę powiedzieć? H jest większe od zera, no to przecież jak x będzie większe od zera, no to wiadomo, że h będzie większe od zera. Czyli w tym zadaniu dziedzina jest bardzo prosta. Ponieważ dziedziną tutaj mamy, jest to przedział od zera do plus nieskończoności. Nie mamy żadnych innych ograniczeń, więc taka jest dziedzina. Jest to przedział od zera do plus nieskończoności. No to teraz przejdźmy do tej naszej funkcji pola całkowitego. Na razie sobie rozpiszmy, jak to było w tym polu całkowitym. To były dwa pole podstawy plus pole powierzchni bocznej. Czyli pole całkowite to się równa 2 razy. Pole podstawy, tutaj już wykorzystywaliśmy x kwadrat pierwiastek z 3 przez 4. Dodać pole powierzchni bocznej. Czyli my mamy tutaj 3 ścianki, czyli 3 razy. I to jest pole prostokąta, czyli x razy h. X razy h. No i wiemy o tym doskonale, tutaj sobie wiadomo skrócimy, wiemy o tym doskonale, że my musimy utworzyć funkcję zmienne x, czyli napiszmy sobie to pole, teraz będzie funkcją x-a i będziemy mieć x kwadrat pierwiastek z 3 przez 2, dodać 3x razy, no i teraz sobie pod h podstawimy 8 pierwiastków z 3 podzielone przez 3x kwadrat. Skracamy 3x i tutaj też ta trójka z x-em się skróci, czyli ostatecznie napiszemy, że p od x to jest x kwadrat pierwiastek z 3 przez 2 dodać 8 pierwiastków z 3 przez x. I to jest nasza funkcja i będziemy się zastanawiać, dla jakiego to x-a ta funkcja osiąga wartość najmniejszą, prawda? My szukamy oczywiście minimum lokalnego, w związku z czym potrzebujemy pochodnych. Czyli liczymy sobie pochodną p' od x, to się równa. Tu jest sytuacja łatwa, bo dwójka idzie do przodu, czyli mamy 2x pierwiastek z 3 przez 2 dodać, a tutaj napiszemy sobie 8 pierwiastków z 3 razy i mamy 1 przez x. Pochodna 1 przez x to jest minus 1 przez x kwadrat. No to zapiszemy do najprostszej postaci, doprowadzimy sobie. Będziemy mieć x pierwiastek z 3, bo nam się dwójeczki tutaj skasują. Minus 8 pierwiastków z 3 przez x kwadrat. Zrobimy sobie wspólny mianownik i będziemy mieć tutaj x do trzeciej pierwiastka z 3 minus 8 pierwiastków z 3. No i to jest ta nasza pochodna. No to teraz, żebym ja znalazła minimum, w tym wypadku lokalne, potrzebuję oczywiście warunek konieczny, czyli pochodna równa się 0, czyli przyrównuję do 0, x do trzeciej pierwiastek z 3 minus 8 pierwiastków z 3 podzielone przez x kwadrat równa się 0. No wiadomo, żeby z ułamka wyszło 0, to w liczniku musi być 0, czyli x do trzeciej pierwiastka z 3 minus 8 pierwiastków z 3 równa się 0. Jak przerzucę? Może najpierw podzielę przez pierwiastek z 3 obustronnie, żeby on mi tu nie przeszkadzał. Będę miała x do trzeciej równa się 8. Spierwiastkujemy trzecim stopniem, x równa się 2. No i oczywiście ta dwójka zgadza się z dziedziną, wiadomo, że mieści się w tym przedziale od zera do plus nieskończoności. No to skoro tak, to teraz warunek wystarczający WW. Żeby zapisać ten warunek wystarczający, to my musimy zastanowić się, zbadać jakby znak pochodnej. Czyli zapiszemy sobie, że nasza pochodna, czyli u nas to jest x do trzeciej pierwiastka z 3 minus 8 pierwiastków z 3 podzielone przez x kwadrat większe od zera. Skorzystam z tego, że jest to nierówność wymierna, zapiszę to w postaci nierówności wielomianowej. Różnie oczywiście to można robić, ja tak lubię.
I teraz będę rysowała wężyk, bo z wężykami jest wygodnie. Tutaj wiemy, że zeruje nam dwójka, bo to zbadaliśmy. Natomiast tutaj mamy oczywiście 0. Lecimy z wężykiem od góry, tak? Przy zerze się odbije, bo jest dwukrotne, minus, minus, plus. I teraz na to, uwaga, nakładam założenie. Czyli na czerwono, żeby było lepiej widać, przedział od zera tutaj do plus nieskończoności nakładam. No i teraz widzimy, że z buźki uśmiechniętej robi się buźka smutna, czyli w tym miejscu no musi być minimum lokalne. Ale ładnie na matusze proszę zapisać, że nasza pochodna tak jest większa od zera dla x należącego, żeby to było zapisane. Dla jakich x-ów jest pochodna większa od zera? Od dwójki do plus nieskończoności, a pochodna jest mniejsza od zera dla x należącego od zera do dwójki. No i z tego możemy tutaj wyciągnąć wnioski, że dla, zapisać ładnie, dla x równego 2 nasza funkcja osiąga minimum lokalne. Czyli mamy dla x równego 2, funkcja osiąga minimum lokalne. Oczywiście, jak już mamy x, a teraz sobie dalej policzymy. Ale teraz sprawdźmy, czy nasze minimum lokalne faktycznie jest minimum globalnym. Żeby to zrobić, no to musimy sobie policzyć granicę limes przy x zmierzającym do, patrzymy na dziedzinę, do zera z plusikiem ciut więcej niż 0, bo to w ten przedział musi wpadać. No i z naszej funkcji celu, naszą tutaj tą funkcją jest x kwadrat pierwiastek z 3 przez 2 dodać 8 pierwiastków z 3 przez x. No i teraz jak x ucieka do zera, no to cały ten człon ucieka wiadomo do zera, a ten człon ucieka do plus nieskończoności, bo tu mamy 0 z plusem. Czyli widać, że wartości tej funkcji uciekają w nieskończoność, jak x zmierza do zera z plusem. No to jeszcze limes przy x zmierzającym do plus nieskończoności. Dokładnie to samo tutaj piszemy sobie. No i skoro tak, to tak samo będziemy się zastanawiać. Jak x ucieka w nieskończoność, to z kolei ten człon ucieka nam do zera, a z kolei ten człon ucieka nam do plus nieskończoności. Tak czy siak, no ta granica to jest plus nieskończoność. Czyli z tego wniosek znowu, że minimum lokalne staje się minimum globalnym. Czyli jak najbardziej tutaj o to nam chodziło, prawda? Żeby powiedzieć, kiedy jest ta wartość najmniejsza, dla jakich x-ów. No to jakbyśmy chcieli podsumować, to już x-a mamy, czyli x jest równe 2, no to jeszcze wysokość, czyli wysokość, bo tam są wymiary potrzebne. Tu podstawiamy sobie dwójeczkę, czyli mamy 8 pierwiastków z 3 podzielone przez, tu będziemy mieć 2 do kwadratu, czyli 4 razy 3 to jest 12. Skróćmy sobie przez 4, mamy 2 pierwiastki z 3 przez 3, taka jest wysokość. No i to jeszcze pole minimalne nam jest potrzebne, prawda? No to pole minimalne, za x-a postawiamy dwójkę do tej naszej funkcji celu, czyli będziemy mieć tutaj 4 pierwiastki z 3 przez 2, dodać 8 pierwiastków z 3 przez 2, czyli 4 pierwiastki z 3, czyli będziemy mieć 6 pierwiastków z 3. I to, co tutaj zapisaliśmy sobie, to jest właśnie odpowiedź do naszego zadania. Wymiary tej naszej bryły to x równe 2 i h równe 2 pierwiastki z 3 przez 3, a pole to całkowite, najmożliwie najmniejsze, to 6 pierwiastków z 3. Zadanie numer 3 to zadanie z arkusza maturalnego czerwiec 2019 rok, zadanie 15 za 7 punktów. Dany jest okrąg o środku S i promieniu 18. Rozpatrujemy pary okręgów 1 o środku S1 promieniu X oraz drugi o środku S2 i promieniu 2X. Ja te okręgi nazwałam O, O1, O2. To są środki, a po przecinku promienie, żeby było wszystko ładnie widać. O których wiadomo, że spełniają jednocześnie następujące warunki. Rozważane dwa okręgi są styczne zewnętrznie. Obydwa rozważane okręgi są styczne wewnętrznie do okręgu o środku S i promieniu 18. Punkty S, S1, S2 nie leżą na jednej prostej. Zamiast pisać treści, ja od razu przygotowałam rysunek. Narysowałam duży okrąg, wewnątrz dwa okręgi, które same do siebie są styczne zewnętrznie, a do tego wielkiego okręgu są styczne wewnętrznie, tak jak w treści. No i punkty S, S1 i S2, te punkty, mają nie leżeć na jednej linii, czyli tak jak tutaj widzisz, będą tworzyły ten trójkąt, który będzie w dalszej części zadania istotny. Pole trójkąta o bokach ABC można obliczyć ze wzoru Herona. P to się równa pierwiastek pod nim P razy P minus A razy P minus B razy P minus C, gdzie P jest połową obwodu trójkąta. Ten wzór w zasadzie znamy, ale jest przytoczony w tym zadaniu po to, żeby właśnie z niego skorzystać.
Zapisz pole trójkąta S, S1, S2 jako funkcję zmiennej x. Wyznacz dziedzinę tej funkcji i odlicz długości boków tego z rozważanych trójkątów, którego pole jest największe i oblicz to największe pole. Czyli tutaj mamy dużo rzeczy do rozpisania, do przeanalizowania. Zadanie na pewno połączone, geometria oczywiście z analizą matematyczną, bo jest informacja, że pole ma być największe. Czyli ja tutaj zapisałam pole trójkąta, strzałeczka maksimum. Dobrze, zaczniemy od tego, że skoro mamy ten wzór Herona użyć, to musimy jakoś boki tego trójkąta zlokalizować. Po pierwsze, trzeba by było sobie narysować ten trójkąt, czyli bierzemy sobie linijkę i rysujemy ten trójkąt S, S1, S2. Tu oczywiście nas na pewno to nie dziwi, że ten trójkąt tak wygląda, narysujemy go i teraz będziemy korzystać w tym momencie z tego, że mamy styczność zewnętrzną i styczność wewnętrzną. Po pierwsze, tutaj x napiszmy, tutaj 2x, no bo to są promienie. Wiemy, że S1, S2 to się równa sumie promieni, czyli x plus 2x równa się 3x. No bo taki jest warunek na styczność zewnętrzną. Dobrze, no to teraz potrzebujemy SS2 na przykład. SS2 to też z warunku teraz z kolei na styczność wewnętrzną. Widzimy, że wystarczy od naszego promienia 18, który wynosi 18, odjąć 2x. I to mamy właśnie ten drugi jakby bok. No to jeszcze SS1 to się równa i teraz od promienia 18 odejmuje x. Od promienia 18 odejmuje x. Teraz taka uwaga, że w tym warunku na styczność wewnętrzną była wartość bezwzględna. Ale ja tutaj nie będę pisała wartości bezwzględnej, bo ja widzę, że ten promień 18 ma być największy, prawda? Więc tutaj bezdyskusyjnie, a i tak założenia musimy sobie napisać. No więc może sobie wprowadźmy, że to będzie nasz bok A, to będzie nasz bok B i to będzie nasz bok C, no bo my przecież mamy te boki ABC wyliczyć, wyznaczyć tak, żeby pole trójkąta było największe. Dobrze, no to skoro tak, będzie nam potrzebna też połowa obwodu, żeby to pole zapisać wzorem Herona, więc od razu może sobie przygotujmy P, to się równa 1/2 i będziemy sobie dodawać 3x, dodać 18, dodać 18, minus 2x, minus x, obojętnie tam w jakiej kolejności. Tutaj widzisz, nam się to skasuje, czyli będziemy mieć tą połowę obwodu, będziemy mieć po prostu 18, więc ona nam się na pewno sprzyda, więc zapiszmy na razie, tak jak po kolei w treści, zapisać to pole. Ja może od razu napiszę pole tego trójkąta jako funkcja zmiennej x, widać, że tutaj nie mamy innej opcji. Piszemy tak, pierwiastek, a pod nim mamy tak, 18, razy 18 minus 3x razy 18 minus 18 plus 2x. Od razu zmieniam znaki. I jeszcze mamy 18 minus 18 plus x. I dopiero sobie zamykamy. No to teraz zobaczmy, co nam tutaj wyjdzie takiego fajnego. Doprowadźmy to pole do jakiejś takiej fajnej postaci. Czy tu mamy 18? Tu mamy 18 minus 3x, przepisujemy. Tutaj nam się to skasuje. Czyli będziemy mieć razy 2x kwadrat. No to jeszcze byśmy fajnie zrobili sobie tyle, że 2 razy 18 to jest 36, a pierwiastek z 36 to jest 6. Czyli tak zapiszemy sobie. A pod tym pierwiastkiem będziemy mieć 18x kwadrat minus 3x do trzeciej. No bo to z tym pomnożyłam i spierwiastkowałam i tą szóstkę napisałam, a reszta no to mamy 18x kwadrat minus 3x do trzeciej. I to jest to pole. Musimy napisać oczywiście założenie, bo druga rzecz to jest ta dziedzina założenie. No to od czego zaczniemy na pewno? Na pewno trzeba będzie napisać, że oczywiście x bezdyskusyjnie musi być dodatni, wiadoma sprawa. Następnie, skoro x dodatni, to już nie muszę pisać, że 3x dodatnie, ale 18 minus 2x też dodatnie. 18 minus x też dodatnie, bo to są te boki, czyli z tego wynika, że x jest mniejsze od 9, a z tego wynika, że x jest mniejsze od 18. Zobaczmy, czy jeszcze jakieś założenia, bo kilka założeń. No i jeszcze musimy tutaj napisać założenie, czy to, co pod pierwiastkiem, czyli 18x kwadrat minus 3x do trzeciej musi być liczbą dodatnią. No wiadoma sprawa, pod pierwiastkiem liczba dodatnia nawet 0 być nie może, no bo pole przecież nie może wynosić 0. Wyciągam 3x kwadrat. Przed nawias będę miała 6 minus x
i to ma być większe od zera, to gdybym chciała sobie tutaj pomóc rysując, to tu będę miała 0, tu będę miała szósteczkę. Idę oczywiście z wężykiem od dołu, bo przy najwyższej potędze tutaj x do trzeciej mam minusa. Idę i przy zerze mi się odbije, czyli plus, plus, minus. I mnie oczywiście interesuje ta część, gdzie mamy plusiki, czyli x należy i mamy od minus nieskończoności do zera, suma od zera do szóstki. To z tego tutaj wężyka odczytuję. Ale ostatecznie muszę napisać dziedzinę, może kolorem napiszę dziedzinę, muszę uwzględnić oczywiście to, to, to i to. Czyli na pewno x większe od zera, czyli będzie od zera. Tu się kończy na szóstce, tu by jeszcze dalej poszło. No ale niestety musimy skończyć na szóstce. Czyli to jest nasza dziedzina, którą mieliśmy wyznaczyć. Mieliśmy wyznaczyć to pole. Wyznaczyliśmy. No to teraz przechodzimy do dalszej części tego zadania. Może tutaj oddzielimy sobie tak. Do dalszej części przechodzimy, czyli tutaj potrzebujemy znaleźć tak boków ABC, czyli najpierw tak x-a znaleźć, aby to pole trójkąta było możliwie największe, czyli będziemy chcieli tutaj optymalizację wsadzić. No więc teraz tak, popatrz, nasza funkcja p od x to jest funkcja 6 pierwiastek, a pod nim jest wielomian. I teraz uwaga, żeby ta funkcja była osiągnęła wartość największą, to oczywiście wystarczy, że to wnętrze osiągnie wartość największą. No bo wtedy im większe wnętrze pierwiastka, tym oczywiście większa jest ta nasza funkcja, w tym wypadku p od x. Czyli ja sobie tworzę tak jakby funkcję taką wewnętrzną, nazwę sobie może g od x, niech będzie. To jest moja funkcja 18x kwadrat minus 3x do trzeciej i będę ją badała, dla jakiego to x-a ona będzie przyjmowała wartość największą, a tym samym oczywiście funkcja p od x będzie przyjmowała wartość największą, prawda? No to skoro tak, to wiemy, że potrzebujemy do tego pochodnych, czyli g' od x to się równa 36x minus, tu wyrzucamy do przodu, 9x kwadrat. Warunek konieczny, bo potrzebujemy tego maksimum lokalnego, czyli warunek konieczny przyrównuje do zera, no to przyrównujmy sobie to do zera, wyciągmy 9x przed nawias, będzie 4 minus x. No i teraz x równa się 0 albo x równa się 4. Oczywiście, że x równe 0 być nie może, to jest sprzeczne z tym naszym założeniem. No i teraz warunek wystarczający, a może tu będę jeszcze pisała. Warunek wystarczający, czyli musimy się zastanowić, kiedy nasza pochodna, tutaj my analizujemy funkcję g, więc wszystko o tej funkcji g mówimy, będzie dodatnia, prawda? Kiedy nasza pochodna będzie dodatnia? No to skoro tak, no to w zasadzie wykorzystajmy sobie już wężyk, narysujmy i tak mamy 0 zaznaczymy, 4 zaznaczymy, idziemy sobie od oczywiście dołu, bo przy najwyższej potędze jest minus, od dołu nie ma tu żadnych odbić żadnych. I teraz na to nakładam moją dziedzinę. Dziedzina to był przedział od zera tutaj do szósteczki, więc tu jest szósteczka. I teraz uwaga, ja muszę ładnie zapisać, że moja g' od x jest większe od zera. Tak? Dla jakich x-ów tak się dzieje? Dla x-ów należących od zera do czwórki. A moje g' od x jest mniejsze od zera, jak widzę, tutaj są minusiki, dla x-ów należących od czwórki do szóstki. Pamiętamy, że musimy trzymać się tej dziedziny. Dobrze, no to z tego wynika, jeżeli jest tak, to widzimy, tu jest buźka smutna, robi się wesoła, czyli w tym miejscu jest max lokalne, tak? Czyli komentarz jest taki, że dla x równego 4 funkcja osiąga max lokalne, maksimum lokalne. Maksimum lokalne. No to skoro tak, że już wiemy, że dla x równego 4 funkcja osiąga maksimum lokalne, to sprawdźmy, czy to maksimum lokalne będzie również maksimum globalnym, czyli jednym słowem policzmy granicę przy x mierzającym do zera z plusem, patrzymy na dziedzinę, czyli ciut więcej niż 0, z tej naszej funkcji g od x, czyli 18x kwadrat minus 3x do trzeciej, oczywiście to jest 0. No to teraz liczymy sobie limes przy x mierzającym do szósteczki, oczywiście z minusem, z lewej strony. Przepisujemy tą samą funkcję, 18x kwadrat minus 3x do trzeciej. No i teraz to się równa, podstawiamy sobie, weźmiemy sobie kalkulator i będziemy sobie podstawiać. Czyli 18 będzie razy 36, to mamy 648 minus... I tu będziemy mieć 6 do potęgi trzeciej, czyli 216 razy 3...
to będziemy mieć 648, czyli to się równa 0. Czyli można powiedzieć, że wiadomo jest, że nasza funkcja tutaj g, ona występuje tu pod pierwiastkiem, czyli gdyby wynosiło 0, no to pole wynosiłoby 0, być tak nie może. Zresztą wniosek dla nas, że max lokalne staje się max globalnym. Max globalny. I o to nam przecież chodziło, prawda? Maksimum lokalne staje się maksimum globalnym, czyli mogę powiedzieć, że dla x równego 4, tak jak tutaj nam wyszło właśnie, dla x równego 4 jest osiągnięta wartość największa tego pola. No to skoro tak, no to x jest równe 4 jako podsumowanie, to wniosek z tego, że ten nasz bok A jest równe, tutaj postawiamy za x 4, 3 razy 4 to jest 12, nasz bok B to będzie 18, minus 2 razy x, czyli minus 8, to się równa 10. I nasz bok C to będzie 18 minus ten nasz x, czyli 4, czyli to będzie 14. Czyli chodziło o to, żeby właśnie wyznaczyć te wymiary ABC, wyznaczyliśmy sobie, i jeszcze wyliczyć to maksymalne pole. Czyli to pole maksymalne to się równa. Podstawiamy sobie już do tego pola tutaj. To będzie 6 pierwiastek, a pod nim będziemy mieć 18 razy x kwadrat, czyli u nas to będzie 16, minus 3 razy i będziemy mieć 4 do trzeciej, czyli 64. Czyli to pole maksymalne to się równa 6 pierwiastek i też weźmiemy przy użyciu kalkulatora, sobie to policzymy, czyli 18 razy 16 to będzie 288, minus 3 razy 64, 192. No i tutaj sobie to odejmiemy, czyli będziemy mieć 6 pierwiastków z 96, to jest to pole nasze maksymalne. No a 96, no chcielibyśmy sobie podzielić, prawda? 96 podzielimy sobie przez 16 na przykład, tak? Czyli będziemy mieć pole maksymalne, to się równa przez 16, czyli to mamy 16 razy 6, czyli tu będziemy mieć 24 pierwiastki z 6. I to jest to nasze pole maksymalne. No i oczywiście tutaj to, co zapisałam, to jest w treści wpisuję naszego zadania, jak rozwiązujemy na maturze, w miejscu, gdzie jest odpowiedź, prawda? Oczywiście nie zapominając o tym, że prosili o to, żeby wyznaczyć ten wzór, no to wyznaczyliśmy, żeby wyznaczyć dziedzinę, która jest i tak tam niezbędna do tego, żeby móc tutaj zająć się tą optymalizacją w tym zadaniu. Jak widzisz, po tej lekcji zadania optymalizacyjne są to zadania bardzo czasochłonne. My nie możemy czegoś pominąć, prawda? Bo jeżeli gdzieś źle popatrzymy na założenie, to już nam polecą punkty. To są zadania, które trzeba dobrze przemyśleć na maturze i tego z całego serca Ci życzę, żeby gdzieś, no, gdzieś się nie pogubić w tym zadaniu, żeby gdzieś czegoś nie było takiej sytuacji, że czegoś nie zauważymy. Ale do tego trzeba podejść na spokojnie, wyćwiczyć te zadania, i naprawdę to nie jest jakiś wielki kosmos czy wielka trudność, no bo w zasadzie wszystko jest oparte na analizie matematycznej, na tym, czy umiesz liczyć pochodne, ekstrema lokalne, no liczyć granice przy okazji, no i oczywiście bawić się różnymi funkcjami, najczęściej, jak widzisz, są to funkcje zmiennej x. Mam nadzieję, że lekcja się podobała, ja zapraszam na kolejne spotkanie ze mną, jak zwykle na moją stronę internetową aikamat.pl, na mój kanał na YouTubie, na mojego fanpage'a i do zobaczenia na kolejnej lekcji.